Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. A tekst Ewangelii, który dzisiaj chcemy rozważyć i porównać w Biblii Pierwszego Kościoła i Biblii Tysiąclecia, to Mateusz 21 rozdział, wiersze 33, 43 i 45, 46. Teksty, które wybrałem do porównania w Biblii Tysiąclecia brzmią: nędzników marnie wytraci, a w Biblii Pierwszego Kościoła skaże jako złych. Kochani, nędznicy kojarzą się z tymi, którzy nie z własnego wyboru, ale z powodu tego, że życie tak, a nie inaczej się potoczyło, różnego rodzaju koleje losu sprawiły, że no właśnie, życie uczyniło ich nędznikami, że są nędznikami, że cierpią biedę, że wiele rzeczy, których może i złych się dopuszczają, wynikają z położenia życiowego, w którym się znaleźli. A zły bardziej się kojarzy z tym, który jest zły, bo chce być zły, znaczy chce być, bo dokonuje takich wyborów świadomie i dobrowolnie. I dzisiaj bardziej to do mnie przemawia ten przykład Biblii Pierwszego Kościoła, który mówi, że no właśnie, ci pracownicy winnicy byli z wyboru źli. To oni wybrali drogę złą, to oni wybrali drogę przemocy, nienawiści. To była ich decyzja świadoma i dobrowolna, a nie koleje losu, które takimi, a nie innymi ich uczyniły. Kochani, często jest tak, że spotykamy ludzi, których moglibyśmy nazwać nędznikami. To znaczy ludzi utrudzonych, umęczonych, żyjących w nędzy. I nie zawsze nawet to, co złego się w ich życiu przydarza, jest ich wyborem, jest ich winą. Ale często jest tak, że spotykamy ludzi złych, którzy świadomie i dobrowolnie czynią zło. I to dość zasadnicza różnica. Panie, spraw, by to słowo uczyło nas z jednej strony miłości i miłosierdzia wobec tych, których życie uczyniło nędznikami. I spraw, by to słowo sprawiło też, że nigdy nie będziemy stawali po stronie zła, ale zawsze będziemy wybierali dobro, wierni gospodarzowi winnicy. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.